Witajcie w kolejnym odcinku i nie wiem, czy wy to już widzicie, ale chciałam się pochwalić. Rozkwitła. Ile to minęło? Półtora tygodnia, myślę, że od tego, jak ją sobie tu zasadziliśmy, a jakbyście się zastanawiali, kto tak hałasuje i w ogóle co przyniósł, patrzcie. Nie wiem, widać? Pewnie widać, ja mam tak po skosie telefon, więc ciężko mi stwierdzić. Bałagan na balkonie, nie zdążyłam posprzątać. Tak, zakwitła petunia, no cudownie wygląda, pięknie, choć spodziewałam się trochę więcej tych nakrapień na tych liściach i w ogóle, że kolor będzie no bardziej taki jasny róż, bo taki był przynajmniej, ale zrobiła się mocno, mocno taka, no nie wiem, różowa. Miał być taki blady róż, a wyszedł mocny róż. Może obrócę kamerę, już się z wami przywitałam i sobie obejrzymy ją z bliska, a przy okazji wam powiem, że to nie koniec moich zakupów z Obi. Ja chyba wpadłam w jakiś szał i znowu coś kupiłam, ale to pokażę wam za chwilkę. Szło takie jakby delikatne ombre, bo widzicie, jak te kolory przechodzą z ciemnego fioletu w taki trochę jaśniejszy fiolet. No i w sumie w róż, no to jest taki mocny róż. No to jest jaki jest, jest piękny, pachnie niesamowicie. Żałujcie, że no ja żałuję, że nie mogę wam tego zapachu przekazać, ale jest cudowny. No tak jak lilie, wiecie, trochę jak lilie pachną. Lilie tak dosyć intensywnie pachną i też kojarzą mi się z takimi nieprzyjemnymi sytuacjami, w sensie no pogrzebowymi. Nie wiem czemu, bardzo często na pogrzeby są lilie, czy w kościołach, czy gdzieś tak jakoś tak. Mi się skojarzyło, ale nie bierzcie tego tak do siebie. Jakbyście się zastanawiali, czy będę musiała kupić jednak bratki w tym roku, no to będę musiała. Bratki to po prostu martwa historia. Boże, jak się naprawdę tak grobowo zrobiło. Siedzę na wiecie, po turecku i chciałam wam tylko na chwilkę te kwiatki pokazać, póki jeszcze naprawdę tak, no mnóstwo jest jeszcze pączków, więc takich niezawiązanych, znaczy zawiązanych pączków, ale nierozwiniętych, jest tego tumultu, więc no widać, że nie żałuję, że kupiłam ją tam za grosze, tą petunię, bo jak widzicie, pięknie się odwdzięczyła, wziąłam najbujniejszą sadzonkę, jaka była dostępna, ale oczywiście bez kwiatów, no i dużo z nich tam było poumieranych, no prezentowała się na początku tragicznie, ale w sumie lepiej niż tak z góry. Słuchajcie, już ją podlałam, ale to trochę potrwa, zanim ona, wiecie, nabierze wigoru. Bo jest dzisiaj taka spiekota, ale to taka spiekota. Ja wam pokażę, patrzcie, słońce daje mocno, mocno, bardzo mocno. Przyszłam zgotowana praktycznie z pracy. Widzę jakiś, widzieliście motylka? W ogóle tu z tej starej petunii, gdzie niegdzie widzę, że są takie pozasychane gałązki. Muszę sobie je usunąć, bo one nieatrakcyjnie wyglądają. No i ogólnie, no wiecie, to są miejscami są elementy, które się prezentują trochę lepiej, trochę gorzej, no to tak zazwyczaj bywa, tak z daleka. Oprócz tego dorzućmy sobie to do bratków, one i tak źle wyglądają. O, teraz wygląda to dużo lepiej, prawda? Z góry. No i ta, ona jeszcze nabierze wigoru, uwierzcie mi na słowo. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać, ja nie wiem, czy to widać. Ale Molly właśnie sobie miotłę przyniosła. Zostaw tą miotłę, patrzcie, no. Będziemy zamiatać, naprawdę będziemy zamiatać, ale jeszcze nie teraz. Ja wiem, że wy lubicie zamiatać razem ze mną. Tak, gryzienie miotu i te sprawy. Chciałam wam pokazać te zakupy z Obiego. Nie są one jakieś wielkie. W ogóle tu macie tego filodendronka z poprzednich zakupów? Tak, z poprzednich zakupów. Więc fajnie póki co wygląda, jeszcze się z nim nic nie dzieje. Dostał tylko osłonkę, żeby właśnie, wiecie, żeby mi się woda nie przelewała, bo ja tego bardzo nie lubię. Ja już zaczęłam sobie robić obiad, więc dzisiaj to będzie taki naprawdę luźny vlog i taki na szybko, bo ogólnie film miał być dzisiaj, czyli w środę, ale ja wczoraj nie dałam rady. Słuchajcie, ja ledwo co podlałam kwiaty i jestem z siebie bardzo dumna, że udało mi się te kwiaty podlać, bo jak nie śpię od nie wiem ilu lat po południu, to wczoraj zdarzyło mi się, że po prostu ucięliśmy się z pieskami 30-minutową drzemkę regeneracyjną. Nie wiem, jak to się stało. Mieliśmy wstać i coś zacząć robić i tak, wiecie, miałam nagrać film potem dla was. No i plan się zmienił. Plan się bardzo zmienił. I wiecie, jak to jest po takiej drzemce, jak się obudzicie, to nie za bardzo wiadomo, w którą stronę trzeba iść. Czy w przód, czy w tył, czy co robić, czy w ogóle cokolwiek robić, czy może iść spać dalej, tak byłoby pewnie najlepiej. Więc no, było ciężko wczoraj i z tego powodu nie nagrałam filmu.
Bo nie, wiecie, nie. W ogóle dzisiaj się będę brała za sprzątanie całego mieszkania, bo się też tak jakoś nabrudziło. Choć wydaje mi się, że w poniedziałek je ogarniałam. Jestem prawie 100% pewna, że udało mi się sporo posprzątać, ale to tak, wiecie. Ja wiecie, jak to jest przy dwóch psach i... No, one znowu próbują wnieść tą miotłę na łóżko. Ale na szczęście Molly nie daje rady, to musiałby chyba jej Yoshi pomóc, więc cieszę się, że jej nie pomaga. Zaczynałam podgryzać, więc już jest okej. Ale przejdźmy do tych zakupów z Obiego. Nie ma tu jakichś kokosów. W ogóle nie są one duże i wcale nie roślinne, ale do roślin po części. Patrzcie, jaką dało mi się fajną taszę kupić. To jest chłodząca, torba chłodząca. Czyli ta, która trzyma nam chłód. Ale musicie mieć te takie wkłady, które się mrozi w lodówce. Ale ja z tego powodu, że wiecie, jak to jest z tymi wkładami, one trochę miejsca zabierają, więc jak wiem, że na przykład idę na plażę, czy nad wodę, czy coś gdzieś tam, to albo sobie mrożę te soczki w kartonikach, albo z jakąś jedną czy dwie butelki wody rzucam dużo, dużo wcześniej i ona jest dłużej chłodna, czy czasem nawet zamrożona. No i jak jesteście dłużej na plaży, to ona też zdąży, wiecie, już trochę odtaić i wilk syty i owce cała i nie musicie z tymi akumulatorkami tam szaleć, więc no to też się sprawdza, akurat to muszę wam powiedzieć, że to też się sprawdza. No i ta torba, te śliczne ananasy na białym tle, w zielono-niebieskie liście palm, więc trochę jakby roślinnie, kosztowała 2,70. Śmieszne pieniądze. Ja mam, kupiłam sobie 3 lata temu taką jakby w lizaczki, ale ona jest dużo bardziej miękka i większa i nie sprawdza mi się, jest po prostu za duża. Jedyne, co w tamtej torbie jest fajne, to to, że ona te ramionczka ma takie długie. Te długie ramionczka są fajne, że możecie sobie zarzucić na ramię, no tutaj to niestety trzeba nieść. A jak się zastanawiacie, co tam dzwoni, no to kupiłam sobie osłonki, o. I byłam też w Aldi i kupiłam borówki i tu też zostały. Dobra jestem. Więc torba kosztowała 2,70. Mały pieniądz, ale taka fajna, sztywniejsza, jest mniejsza, poręczna. Te ścianki są takie dosyć grubsze. Nie wiem, czy tamte się zrobiły cienkie, czy zawsze były cienkie, czy ja zrobiłam je cienkie, biorąc ją w pracy. Jest taka opcja. Kupiłam sobie doniczusie. No i ta doniczka fajnie mi się sprawdzi, najprawdopodobniej. Ona jest trochę wysoka, bo wydaje mi się, że ona była po orchidei, stąd ta wysokość, ale to nic, ja sobie wysypuję keramzyt i jest ok. Albo przycinam sobie jakąś starą doniczkę od spodu i wiecie, wrzucam ją do góry nogami. Najlepiej keramzyt, bo jednak, wiecie, roślina może stać, to podciąga sobie tą wodę, ten keramzyt dłużej tam trzyma wilgoć. Najfajniej by było mieć po prostu dopasowaną doniczkę, żeby wiecie, jak mało podlewać, tak jak ja, żeby ta woda trochę stała, żeby jeszcze roślina zdążyła się napić. No ale dobra, stwierdziłam, że za 50 centów to nie będę marudzić i wezmę. Jest ceramiczna, no to tak nie za bardzo mi się wpisuje, bo wiecie, ceramiczne, ciężkie i obawiam się, że kiedyś jak mi spadnie ta półka, to ino będzie jeden wielki płacz. Ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. Więc liczcie na to i trzymajcie kciuki. Więc bardzo fajna, taka zwykła, podstawowa, to jest chyba 12. Jakiś czas temu mówiłam, że mam zbyt dużo tych osłonek. Okazało się, że nie mam, że brakowało mi dużych, teraz brakuje mi małych i cały czas to samo. I do tego była za euro trochę większa, chyba coś 13, 14 za euro, więc to też nie ma co marudzić. Trochę jest brudna, opaprana, bo to jest prawdopodobnie z tych kompozycji, które się często nie sprzedają. Podstawię sobie torbę. To jest właśnie z tych kompozycji, które często się nie sprzedają. No ale że była za euro, no to i grzech nie wziąć czasem. Gdzie nawet fajnie będzie na parapecie wyglądała, bo ja mam ogólnie wszystkie osłonki białe. Jedną mam taką jakby kremową, więc może się to fajnie wpisać w resztę tych osłonek. Myślę, że będzie tu nieźle wyglądać. A jakaś roślina, przynajmniej nie roślina, bardziej ja, ucieszy się z tego, że woda jej po prostu, wiecie, nie przelewa się po podłodze, parapecie. A wczoraj, wiecie, już podlewając, taki człowiek trochę zmęczony, nie ten tego, jak jeszcze mi zaczęła woda ciec, bo wiecie, bo podlewał z pianturium, a jednak, o, widzę, że ono nawet listka puściło. No, no to nieciekawie, wiecie, jeszcze biegniecie ze ścierą i zbieracie wodę, bo wam się polało. No normalne, że czasem się wylewa woda, ale
wiecie jak jest. Więc takie małe, śmieszne zakupy, ale warto czasem zajść właśnie do obiegu, jeśli jesteście fanami jakiejś okazji. No patrzcie jak hałasuję. Będą ganiać cały dzień teraz z tą miotłą. Więc jak jesteście fanami właśnie takich okazji, to warto zajrzeć do obiegu. Często robią wyprzedaże. Hagebau zdarza mu się też robić wyprzedaże. Akurat mi się trafiło, że kolorystycznie w miarę się dopasują. Jakby nie, mogę sobie prysnąć sprayem na biało, czarno, czy jaki tam kolor mi bardziej podejdzie. Chociaż myślę, że ten nie jest taki kiepski. Nie jest zły. Nawet krzesła się skomponowuje, więc może sobie zostawię, wiecie, tak trochę przełamiemy tą biel z czernią. No, tak myślę, że tak zrobimy. To co, może pokażę wam parę roślin, bo powiedziałam, że film nie będzie długi. W międzyczasie obgotowuję kapustę, bo wiecie, nigdy nie wiadomo, mimo że gorąco, jest bardzo upalnie, nie wiem czy nie jest około 34 stopni, to jeść się będzie jednak kiedyś w końcu chciało, tak mi się wydaje. Jeszcze dzisiaj nie za bardzo, tak wiecie, zjadłam dwa lody, banana. No, więc na pewno przyjdzie ten atak głodu pod wieczór, jak się trochę chłodniej zrobi. Może zaraz sobie jakąś kawę zrobię, bo czuję, że też będę tak delikatnie przysypiająca jestem. Pokażę wam może filodendrona melanochryzm, bo jak tak na niego patrzę z daleka, to mnie zachwyca. I do tego choje, która już prawie kwitnie i myślę, że co, że no to będzie tak sobie troszeczkę poprzeglądamy to i owo, tak oderwiemy się od tych upałów i może spójrzmy wspólnie, czy dobrze podlałam rośliny, bo nie podlewałam ponad 8 dni, a upały były. Znaczy się było chłodno, było ciepło i wiecie, tak na zmianę. Było gorąco, potem burza i deszcz i niby miało być chłodno, a było gorąco, więc zobaczymy jak sobie poradzę. Za 2-3 dni zerknę i jeśli trzeba będzie, to na pewno podleję ponownie rośliny lub doleję im trochę wody. Więc zerknijmy sobie na te wszystkie piękne moje... Nie, na wszystkie to nie, to trzeba by przegląd zrobić. Dobra, idziemy w rośliny. Aż co ty tu robisz? Pokaż wszystkim, co ty, Moli, tutaj robisz. Widzicie? Zajumała miotłę. Tu jest drugi pacjent, chętny już. I widzę, że już nawet jakieś śmieci z tej miotły lecą. Moluś, wiesz co, ale dałabyś spokój. Zostaw. Widzicie, ona tylko tak drewienko obgryza. O, jak se sprytnie wzięła, zadowolona z siebie. Kupiłam im matę chłodzącą, też w Obim, była po euro, taka 30 na 40 cm. No i oczywiście moje psy mają ją gdzieś. Wolą po prostu kolana, kanapę, wszystko, byle nie jakieś takie, wiecie, łóżeczka. Dobra, przesuńcie się. Halo? Proszę się przesunąć troszeczkę. Melanochryzum. O! Ja cię kręcę. Widzicie to? A wczoraj tu byłam i jak podlewałam, to patrzyłam na te wszystkie rośliny i nie widziałam tutaj tego pączka. Bardziej zaaferowało mnie to, że tutaj mamy taki duży, nowy pęd się zrobił. Ale patrzcie, będzie ponownie kwitła. Tu mamy ten pączek wyżej i wydaje mi się, o tutaj jest kolejny, wydaje mi się, że ten jest zeszłoroczny. Tak, 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 no. No co za niespodzianka, zerknijmy sobie tu przy okazji dalej. Nie, no nic nowego się tu nie pojawiło. No to miło mi bardzo. No cieszę się, ale chciałam wam pokazać, a co to taki brzydki się listek zrobił, coś cię tu podgryza chyba, widzicie, że nie tu tutaj bardziej. Oj, trzeba będzie jakiś oprysk wprowadzić, bo to nie za ciekawie wygląda, no dobrze, no znaczy się nie dobrze, ale wiecie co mam na myśli. Piękne ostatnio liście wypuszcza, takie długaśne i chciałabym go sobie przyciąć i ponownie. On się tu nie przyczepia za bardzo do tego palika. Chciałabym go w ogóle jakoś tak dziwnie wam pokazuję. Może tak, o, na wprost. Chciałabym go sobie ponownie za jakiś czas przyciąć, żeby mieć go tylko od tych wielkich, pięknych liści, bo naprawdę już się taki dorodny zrobił, chociaż niektóre są trochę pokiereszowane. Jak widzicie, jeszcze coś go podgryza, tu urwane, ale to nic. I tak prezentuje się fajnie. I chciałabym go sobie przyciąć i ukorzenić i zobaczyć, czy coś z tego wyniknie, ale no nie wiem, boję się trochę. Z jednej strony chciałabym, z drugiej się boję, bo nie wiem, czy mi się ukorzeni, czy nie. Zachwycający listek już do końca się rozwinął w choik Crimson Princess. I zejdźmy sobie tu na dół. Tu jest roślinka od Eweliny. I tu wypuściła tego listka. Tak? Tak. Ale patrzcie, coś się zarzuci. Mi się wydaje, że on się od słońca mógł przypiec. Że jednak trochę za dużo młodego światła tutaj było, a szkoda, bo ładny i duży wyszedł. No troszeczkę taki skieroszowany jest bardziej, wydaje mi się, że ja go chyba nawozem podlałam niepotrzebnie, to też mógł być błąd.
I czy tu coś nowego wychodzi? Nie, no jeszcze nie, ale to... O, ziemireczka sobie lata. No, tak to teraz tu wygląda i spójrzmy sobie jeszcze na... Ojejku, jak gorąco. Aj się człowiek zmęczył, wiecie? No, jest. Jest tu właśnie jeden... Oj, nie chcę się ostrość złapać, może spróbujmy, tak? No. No nie chcę. No. Ale ciekawe ma te... O, jest teraz. Widzicie, ciekawe ma te kwiaty. Jeszcze nie są rozwinięte, więc zastanawiam się, jak to będzie pachnieć już. Czy w ogóle będzie pachnieć? Ja coś ostatnio znowu węchowo nie domagam, więc zastanawiam mnie to, czy w ogóle wyczuję jakikolwiek... Oj, nie pokazuję wam tutaj. Wyczuję jakikolwiek zapach. I tutaj mamy ten drugi pędzik. No, ale nie widzę, żeby chciało tutaj coś tam... No jest, ale nie ma, widzicie, takich pączków jak ten, więc fajnie, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, zdam wam relację, czy pachnie, czy nie. I piękny, dorodny listek krystalinum. To jest jego poprzedni, naprawdę się tak wyrobiła ostatnio ta roślina, aż jestem z niej dumna. A tutaj jest kolejny liścioch. Myślę, że już jakoś tak w miarę do ładu i składu doszłyśmy i fajnie się prezentuje teraz. Piękne ma te wzory na liściach. Krystalinum, no ma coś w sobie, nie można powiedzieć, żeby nie miało. Natomiast Silver Blush i tak trochę, wiecie, nie domaga. To te wszystkie listki takie jakby lekko karbowane, coś tu jest nie tak. Jeszcze do końca nie wiem co, dużo stożków w środku, ale coś nam tam nie pasuje trochę. No. Zasiadłam sobie w rogu, oczywiście trochę gorzej mnie widać, bo ta część jest tak, no wiecie, no to pod światło to jeszcze to wygląda człowiek jakoś, a bez tego światła w takim pomieszczeniu, no to już jest trochę inaczej. Co myślę, że słuchajcie, będę pomału kończyć ten film, może jeszcze wam pokażę tego redspota, bo też fajnie się rozwija, widać tu, ciekawa jestem, czy właśnie ten listek, no nie, również jest caluśki różowy, szkoda trochę, nie? No taki powiem wam mały smuteczek. Ale ogólnie cała roślina całkiem nieźle. Są młode listki, które próbują. O, widzę, że jakiś... A, nowy szczycik się tu pokazuje. W ogóle czy mi tu... To jakby przędzior chodził, wiecie? No coś tam łaziło, więc słuchajcie, ja dziś swoim roślinom zafunduję oprysk chyba jeszcze do tego. I będę również psikać podłoże, bo z tego co widzę sporo właśnie, tak jakby po podłożu chodziło tych malkontentów, no tych robali. Znaczy nie ma ich tu jakoś dużo, ale tak jak się przyglądam, no jednego zauważyłam. Albo się po prostu przybłąkał, zgubił drogę. Albo szykuje się coś poważniejszego, wiecie, jakiś nalot przędziorkowy. A tego byśmy nie chcieli, to chcemy uniknąć. Więc zrobię sobie oprysk i tyle. Mhm. I jeszcze popsikam sobie wszystkie rośliny dzisiaj. Mam nadzieję, że nie zapomnę i dam radę, bo jak wspominałam, ja jestem w trakcie robienia obiadu, kapustę odgotowuję. Gorąco, jak nie wiem co, a mi się zachciało łazanek. No ale co zrobić, no? Taką wiecie, czasem się ma ochotę na coś kwaśniejszego. W ogóle muszę poobcinać dużo przetkniętych anturiów, a jest ich sporo, bo i palidiflorum, ceronik w ogóle teraz kwitnie i tu dwa kwiaty ma. Forget już zarzuciło tego. Niestety palidiflorum, które miało, że no nie w tą stronę, w tą. Ono tam miało, no nie, nie da się pokazać, nie da się pokazać. Więc palidiflorum kwitnie, będzie już miało drugiego kwiata. Widzę, że tu w Monsterze oblice póki co nie wychodzi nowy stożek, natomiast w stadle Janie coś się tam niby kiełkuje i pojawia, więc może to już sobie zobaczmy w następnym filmie, a ja wam jako tako nie przeszkadzam. Mam nadzieję, że spędziliście miło ze mną czas. Mam nadzieję, że u was tak nie smaży, albo przynajmniej jeśli smaży, to lubicie taką pogodę i czerpiecie tylko, albo macie urlop i możecie sobie usiąść w domu, czy na balkonie, czy na ławce przed domem, czy w parku, wiecie, z czymś chłodnym w ręku i korzystać z tego dnia, z tej pięknej pogody, bo wielu z was pewnie słonko lubi. No dobrze, to ja już się żegnam z wami, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!